Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, z tej strony Trąba, jest ze mną Mixer oraz Minimaj. Siema chłopaki. I dzisiaj quiz o YouTubie. Mamy 12 pytanek przygotowanych przez, uwaga, zgadniecie przez kogo? Nie zgadniecie, dlatego wam powiem, przez Alwina! Alwin. 12 pytań? 12 pytań, bo mamy 12 ciastek i uznaję, że po prostu nie może być, wiesz, mniej ciastek niż pytań. Albo więcej pytań niż ciastek. To mamy po 4 ciastka. To mamy po 4 ciastka do zgadnięcia. No. Mamy po 4 ciastka do zgadnięcia, jeżeli źle odpowiesz, jesz ciastko. I po połowie z tych dobrych i złych? Tak, jest 6 ciastek złych, 6 ciastek dobrych. Ja mam tutaj listę, wy ją macie na ekranie, ja szybko ją przeczytam chłopakom. Moi kochani, najpierw te dobre. Pianki. Takie żelkowe, nie? Krówka, chocobons, to wiecie co to jest chocobons, mleczko, biała czekolada, mleczko karamelowe i banan. A te niedobre, ryba z sosem, śmierdzący ser, oliwki, salami pleśniowe, szan wasabi i pasta z łososia. Brzmi bardzo dobrze. I widziałem właśnie, że pasta z łososia jest ta sama, którą miałem w swoim kissing challenge. No bo Marta mi dała. Obrzydliwa ona jest. Bo szukałem jeszcze jakiejś niedobrej rzeczy, bo mi brakowało jednej. I Marta, o, pasta z łososia. No, ale tak jak akurat łosoś jest dobry, to ta pasta smakuje jak taka popsuta ryba. Dobra. Także, mamy 12 pytanek, ciastka są przed nami, osoba, która źle odpowie na pytanie, zakłada tą opaskę. No i po prostu w tym momencie, albo ja, albo Michael, zależy jak to będzie, no pewnie ja, albo wy mi, dajemy, no i po prostu robimy losowanie. No jak tak spadnie, to wiesz, nie zjesz, nie? No i tak, wylosujemy sobie pytanki, no i będziemy jedli. Lepsze lub gorsze ciastko. Zobaczymy. W każdym razie, po nich tak za bardzo nie widać, co w nich jest. Może ewentualnie ta ryba i ta pianka, no widać, ale jak ci zakręcimy, to nie będziesz, o co chodzi. Michael, widzę, że już jest gotowy. Także Michael, losuj. Pierwsze ciasteczko. Czemu to pytanie? Kurde, już się. Zasada 5 sekund. Zasada 15 sekund. Zasada, dobra, mamy już doświadczenie, że musimy po prostu wolniej poszysuwać, bo jak tak puszczę, to one sobie lecą, nie chcą. No. Także ciastko są przed nami. Jak nie zgadzę pytania, to jem ciastko. No jak źle odpowiesz, to jest ciastko. No. Ale masz, wiesz, 50% szans i tak na to, że zjesz to dobre. No, jak nie zgadzę, jak już wiesz, będzie zgadywał wszystko, nie? Jak nie zgadnę pytania. Dobra, moi kochani, w każdym razie zaczynamy. Pamiętajcie oczywiście, zanim zaczniemy, o tym, żeby subować kanał tutaj, na tym właśnie, na tej opasce, oczywiście guzik do subskrypcji. Wbijajcie oczywiście do chłopaków, bo ja się pojawiam na kanale i u jednego, i u drugiego pana, więc wbijajcie, subujcie, a my zaczynamy. Pierwsze pytanie brzmi, kto brał udział w walce wieczoru na Fame MMA 1? O kurde. A ja chyba wiem, jedną osobę tam. To muszą być dwie osoby. Ja wiem kto w dwójce, wiem kto w trójce, wiem kto w czwórce, nie wiem kto w jedynce. To był Boxdel i Guzik, czasem nie, Boxdel i Guzik? Tak jest, oh yeah! Jezu, jak jest, no. Ej, nie odpowiedziałbym na to, nie odpowiedziałbym. Nie miał szans, będziemy odpowiedział, nie ma szans. No. Dwójka, trójka, czwórka wiem, bo w dwójce był Rafonik z Magikalem. No ja właśnie też A na trójce byłem i na czwórce byłem, przez to po prostu wiedziałem. A w dwójka to wiadomo, pamiętam, bo sobie chłop znał nogę, no to chyba wszyscy to pamiętają. No, ja właśnie tak pamiętałem te wszystkie inne i dlatego skojarzyłem. A ta jedynka? Boxdel Guzik. To widać, że zrobili progres, bo na jedynce Boxdel Guzik to była walka wieczoru, a teraz już wiesz. No, troszkę więksi ludzie walczą w walce wieczoru. Dobra, lecimy. Na przykład Mini Mike i Lord Kruszwi. Chciał podbudować się. Nie, my tu gadamy o FMA, a Mike na przykład. Na przykład. Skurczybyki. A to skurczybyki to do czego miało? Skurczybyki. Już mamy dalej 12 ciastek w puli? Jezu. No to lecimy. Który kanał żeński ma najwięcej subów w Polsce? Żeński. No i tutaj odpowiedź na to pytanie będzie prosta, ponieważ ta pani ostatnio była u nas, znaczy jedna druga tego kanału była ostatnio u nas i to są Beksy. 1,7 miliona. Brawo. No. No, ostatnio bardzo dużo jest relacji z Openera, gdzie Weronika Karol i to właśnie Ola Nowak dużo wrzucają też wspólnie, dlatego też to pamiętałem. To lecimy dalej. Dobra, pytanie do mnie. Jeszcze będzie dobre zaraz. Dobra, trzecie pytanie. Jak nazywa się najstarszy film Abstrahuję? Ale ja ci ostatnio mówiłem, siedziałem w barze i mówiłem Mikserowi, że oglądałem, że Abstrahuję to jest jedyny kanał, gdzie oglądałem każdy film, od samego początku i każdy od razu po wróceniu. Nawet od pierwszego, no. Ale to jest proste. Znaczy, proste jak wiesz. Proste jak siedziałeś w internecie w 2012 chyba? Nie, no. Nie wiem. 13 chyba. 13. Nie wiem, no jem ciasko niestety. Nie wiesz? Co mówią gimbusy? Dokładnie. Jezu, ten film to jest legenda. Dobra. Masz opaskę? Nie oglądam chłopaków. Masz opaskę? Może byś pooglądał? Wiesz, też masz kanał z tego? Nie oglądam z takich starych filmów. Aha, że starych filmów.
Majek jest na czasie. Majek jest młody, Majek nie ogląda starych rzeczy, Majek jest młody. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja wiesz, zakręcę tutaj, bo wiesz, mogłeś mieć pamięć jakąś, tutaj pamiętałbyś, co było jedzone. Kurde, Majek Kielowski. Ciekawe, no. Co? Cóż to jest? To chyba będzie dobre. Tak? To musisz zjeść całe od razu? No nie no, jak będzie smakowało, to zjeść całe, jak nie będzie smakowało, to by to chyba z krówką. Tak? No, mówiłem, że to będzie chyba dobre. Bo widziałem właśnie kawałeczki krówki. Dobra, zrobimy rozszady tutaj w składzie, bo zmieniamy tutaj miejsca troszkę. Dobra, Michael. Trafiło mu się fajne ciastko, także chyba jesteś zadowolony, Michał. Ale że się wiedział do tego programu. No właśnie, właśnie, chyba wezmę, chyba wezmę. A nie sądziłem, że wiesz, myślałem, że wszystko zgadniemy. W ogóle jesteś nieprzyszykowany na tym. Nie, no ja myślałem, że wszystko zgadniemy po prostu, nie sądziłem, że zgadę, że. Dobra, 11 ciastek zostało i 9 pytań. Dobra, do miksera. Jak nazywa się audycja, którą nadaje Gargamel w Radiu Czwórce? Easy. Łatwiutko. Dawaj, dawaj, on wie wszystko. Ja założę, że on nie zje ani tego ciastka, nie? Pogłos. No. To już zamiast wszystko. Ale powiem ci, że ja też bym wiedział, a to nie jest łatwe, bo to naprawdę trzeba oglądać Gargamela, albo nie, kiedyś oglądać, albo czwórki słuchać. Albo słuchać na przykład Gargamel? Jaki youtuber. Specjalnie wziąłem tutaj do odcinka Majka, żeby po prostu nauczył się czegoś na YouTubie. No chyba, żebym ciastka zjadł. No, żebyś się najadł i żebyś się czegoś nauczył. No to, człowieku, odcinek edukacyjno, ten. Kulinarny. Dobra, lecimy dalej. Teraz ja. Zobaczymy. No będzie łatwiejsze mi pytanie, im cięższe. Teraz piąteczka. Cięższe. Ja będę rzeźć. Jak pamiętaliście o zawodnikach Fame MMA, to pytanie dla ciebie. Którą nogę złamał Magical na MMA? Ja wiem. Którą nogę? O, ja wiem też. Czy upadał? Stawał i upadał. Czekaj, ja sobie właśnie przypominam obraz, jak on spadał i odzwierciedlam to sobie, na którą nogę spadał i która zwisała, prawą. Nie. Lewą. Co, serio? Lewą. Nie, dlaczego? Proszę państwa, czyżby było jedzone ciasteczko? Może trąba po prostu oglądał jakiegoś shota z odwróconym ekranem, żeby zdjęli. O nie. Ja ci zakręcę. Ja wezmę sobie talerzyk. Wyleciałeś. Ej, miałeś wolno, żeby nie wylatywałeś. Zakręcił jak koło fortuny. Majkę, to nie koło fortuny. I w jak wiem, że już muszę zjeść. To chyba nie będzie dobre. Nie wiem, zgubi. O! Co? Słodkie? O, to sapianka? No. Jest dobre, ale nie jest to dobre. Smakuje taką słodką chemią, jakby to ciaszko ktoś posłodził takim żelkowym cukrem. Powiem tak, nie zjem tego całego. No jak nie zjesz całego? Musisz całe zjeść. Jedz. No. Dawaj. Co bym miał chciał przykręcić w ogóle? A jak się trafi to, co zjesz całe? To normalnie, jemy całe, nie? No dobra. Jemy całe. Myślałem, że jak jest to słodkie, to dobre, to nie musimy. Dobra! Zjadłem ciastko, teraz programy i Majka. Po twojej odpowiedzi, Majka, jesteśmy w połowie naszego quizu. Wymień top trójkę polskiego YouTube'a względem subskrypcji. Blowek, Stew i Rezi. Wow! Majka, wow. To dobre pytanie. Ja myślałem, że nie powiem, zjadłem tylko Wardęgę. Myślałem, że powiem Wardęgę. Tak czułem. Siedzę ostatnio. Siedzisz? Social media. Teraz ty siedzisz. Śledzę. A, śledzę. Kto zrobił siedzę? Dobra. No i elegancko. Majka, lepiej na pytanie. Superancko. Jaki dab, mini dab to był. Dawaj, zaraz za Michela. Alwinek, dzięki za pytanka jeszcze raz. Są spoko, naprawdę, są fajne, fajne. Dzięki Alwinek, dzięki. To pytanie mi się na przykład podoba, bo trochę odbiega od wszystkiego i jest na przykład. Jaki kanał muzyczny ma najwięcej subów w Polsce? O! Ja wiem! Ja wiem. Ja mogę powiedzieć, ja też wiem. Mi się wydaje, że też wiem. Czy to jest Step Records? Tak. Ja wiedziałem też, no. Ja wiedziałem. Oni są to jest proste, oni mają ponad dwie bańki chyba. A potem jest tam jakieś Quality czy coś, co ma 1,5 miliona. No. A potem jakieś 1,4. Pytanie ósme, Mateuszu. O jakim kolorze guzika mówił JJ Joker, żeby go zasubskrybować? Wow, ja to wiem. Co jest JJ? Jaki kolor guzika? Nie, no musisz być inside JJ Jokera, nie? Żeby kurde wiedzieć, o co chodzi. No powiem ja tak, oglądałem kolorów, wszystko, kolorów no. Jest trochę, nie? Mam szansę. Możesz zgadywać, no. Fioletowy. Wrong. Nie mam pojęcia. Zielonego no, pojęcia. Mogę, dobra, czyli źle, nie? Czyli jeszcze aho. No ale mówił zawsze właśnie, no kiedyś na YouTubie nie był czerwony przycisk subskrypcji, tylko jakby te stare layouty jeszcze był żółty. I on mówił, serio? I on zawsze mówił, zostawcie żółty magiczny guziczek, no? Zawsze tak mówił. Dokładnie. Chciałem być żółty, oprócz fioletowego. Miałem tylko te dwa kolory w głowie. No to dawaj, ciecho. Pyku i po no i tak to jest, na własnym odcinku muszę jeść tyle ciastek. Czekaj, trzeba ci zrobić jakąś rozsadę tu.
Co to jest? Bananek! Bananek! Myślałem, że jakaś ryba, bo nie mogłem wywnioskować po tym. Bananek! Szkoda. No, bananek jest teraz. Bananek jest w ogóle, według mnie bananek jest najlepszy, bo bananek jest taki rozpieszony, to jest dobry, bo te wszystkie te słodkości są strasznie słodkie, tak mi się wydaje. Dobra, pytam go do mnie. No to powiedz mi, jak nazywał się klub i sam w FIFA? O, ja wiem. Chyba też. Oglądasz ci samą, jak gro FIFA? Nie, w ogóle nie oglądam. No to strzelaj. Strzelaj. Ja oglądałem i samą, jak gra w FIFA. Może jak widzę potem gameplay, półtorej godziny na kanał swój. FC, po nalewce. Nie wiem, mocno dycha. Nie wiem, bo ostatnio tak patrzę, tam jakieś tytuły są jego, co nie? Masz tam dychać. To jak dycha masno PS. To wiecie jak? Wiesz jak jest. A wy wiecie? Ja wiem. To PS ty, to będę wiedział, bo ja nie jestem pewien. Polona Środa. O, Polona Środa, no. Pamiętam, bo oglądajmy jego streamy. Wiem tak, były 3 dobre ciastka. Zostało 6 złych i 3 dobre. Na razie wychodzi. Więc musisz teraz zjeść dobre ciastko, Michael. No. To on chyba z kieszeni ściągnął. Jedna śrubka. Co to jest? No nie wiem, że to jest dobre. No, dobre? Biała czekolada. Co? Nie! Została tylko jedna dobra... Nie, dwie dobre... Dwie czy jedna? Jedna dobra rzecz została tylko. Nie, nie chcę. Co jest grane? Co to było? Spojrzał tak na ciebie. Patrzcie się sobie w oczy. Muszę tam dobra, dawaj Petrulo, lecimy. To pewnie wydaje się łatwo jak na Mikołaja, ale jak nazywa się żona Izaka? Ja wiem. No ja też wiem, no ale kurde, ja bym chciał zjeść chociaż jedno ciacho, nie? No to nazywa się imię i nazwisko, nie? No wiem, imię i nazwisko, więc powiem, że Patrycja Skowyrska. Ja specjalnie się odpowiedział. Szacunek. Szacunek. Challenge musi być, nie? Za poświęcenie. Nie potraj mikser... challenge z ciastkami, żeby nie zjeść ani jednego. Ale mikser jest za dobry w YouTubie. Ja mi się wydaje, że mikser by chodził na każde pytanie, które jest na tej liście, tak mi się wydaje. Dwie dobre rzeczy, 6 złych. Dawaj, będę. Uwaga. Czekaj, czy tutaj wiesz, troszkę poprzesuwam, żeby było fajnie, śmiesznie i zabawnie. Co znaczy ciastko? Nie no, to jest dobre. Dawaj. Weź taki, weź całe do budzi od razu. Co to za ciastko? Z tego co widziałem, to może być jedyne, które jest takie na pograniczu, że możesz nie lubić po prostu. A możesz lubić. Mhm. Ale co to jest? Bo to było chyba mięsne, nie? Mhm. Salami pleśniowe, tak mi się wydawało, bo wystawało trochę tutaj. Bo nie, one się pootwierały mi, ja je ładnie złożyłem, ale się pootwierały niestety. I co, niedobre jest salami pleśniowe? Dobra, pytam. Ale w ogóle jakie mamy farty na tych odcinkach, zawsze tak jest, że... Nie, stają... nie, ale no nie gadaj, bo zawsze u Karola na przykład, czy u mnie, czy u kogoś, jak jest challenge, to stary, nagle jemy wszystkie słodkie, a nie wiem, tylko jedną złą. A jest porówno. Ja mam pera zazwyczaj. No tak. Wiedzących. No ja cię wiem. Chociaż w sumie ostatnio jadłeś jajko surowe, nie? No. No co taki niesmaczny? Niedobre jest salami pleśniowe? Ja z nim jadłem kruki, ale uznałem, że wam nie będzie smakowało, więc stwierdziłem, dobra, biorę to. Szczególnie, że jak się tak wypiecze. Chłopiec i miny robi w ogóle, co jest? Zostało mi po prostu to ciasto, więc zjadłem to salami, już poczułem smak tego salami, ale tyle ciasta miałem, że zrobiłeś to takie suche, że nie mogę tego w ogóle przegryźć. No dobra, no to lecimy. Kolejne pytanie, przedostatnie już. Jaka polska piosenka ma najwięcej wyświetleń na YouTubku? Ja właśnie to wiem, bo dzisiaj widziałem, że dobija 100 milionów chyba. Dokładnie, 99 było dzisiaj jeszcze. Grubson na szczycie. Tak. Gadaliśmy o tym kiedyś. No, z 2 tygodnie temu. No, ja ci mówiłem, że Tymek Język ciało ma 60 milionów i ci powiedziałem... Ciekawe, która... I ja powiedziałem, ciekawe, która ma najwięcej wyświetleń polska piosenka. I ty powiedziałeś, Grubson na szczycie. No i... Wpisuję, tam było 90, ileś tam, 99, czy coś takiego. No i 100 milionów dobija właśnie. Wow! Gratulacje Grubson. Gratulacje Grubson, to dla ciebie. Na szczycie się spotkamy. Jest git. Ostatnie pytanko. Ile kanał Ekipa ma filmów na kanale? A ja nie wiem, ale znam każdy film i bym sobie policzył w głowie. No, ja tak samo. Ale wydaje mi się, że wiem nawet tego. Tak, żeby strzelić? No, czasem wchodzę tak, żeby sprawdzić. A liczymy ze zwiastunem? No tak, no jest na kanale jako film. Tak, tak myślę, no. No, Majkę!
Ja wpadam patrzeć, jak tam leci, bo na kanale, kanał Ekipa to jest kanał, który za rok będzie miał pewnie 1 000 000 subów, a będzie miał 20 filmów na kanale i będzie, systematycznie będzie taka, że będzie jeden film na miesiąc, jak sobie podzieli przez miesiące. No to bardzo dobry film. Za to wiesz, za to duża produkcja, fajna, jak na przykład wiesz, Tor Przeszkód. Albo Tor. No sens, Tor na... Albo zgadnij kto to ja tak. Ale to już dawno było, co nie? Żeby kanał Ekipy zasiliśmy. No, jakiś czas temu. 7 filmów. 7. 7 to było stary po pierwszych. Co ty gadasz, stary? 7, 13 chyba. Dobrze, 13. No. Kurde, ja stawiam ja 11 albo więcej, coś takiego. Ale nie policzyłem sobie wszystkich w głowie, tylko mi się wydawało, że naprawdę jest ponad 11. Ja 13, bo wiesz, jak masz dwa rzędy jakby, to masz tam 6 filmów. No. I właśnie jak wchodzę, no to jest 6 filmów i jeden tylko tam jeden wystaje, no. W jakim filmie zapomniałem? No, o wielu filmach, o 6 filmach zapomniałeś! O 6 filmach! To jakim filmie zapomniałem? Tylko jedne się pomyliłem. Dobra, Majkę, ciasko zrywam na ciebie, czekam. Ale co, wybraliśmy w futbol? A, dobra, jeszcze te były przecież kurde. Halloween stary, triki, potem backstage trików. Halloween robiliśmy? Tor Przeszkód. No przecież UFO było UFO na Halloween. Zgadnij kto to. Backstage zgadnij kto to. UFO były dwa odcinki też, no. Kurna, ja myślałem, że to do Karola poszło. No jaki, jem ciasto. Kurna, ja myślałem, że to do Karola poszło. Kurna. Kurna. No, masz to. Ulubione słowo Michael jest kurna. Kurna. Family friendly wersja słowa kur... Czepieczone. Jaki ten, on camera. No, on camera, timing. A my tak czasami mamy. Idziemy sobie na przykład, ja patrzę na niego, się patrzę na mnie, ja coś mówię i on mówi w tym samym czasie. No, bez kitu, już chyba z 3 razy mieliśmy, nie? Z jakimiś tymi. Za dużo siedzimy w internecie. Fuck off. No jest to, czemu tego nie jesz? Co to jest? Nie wiem, jakieś słodkie. To pianka. Nie wiem, jakieś słodkie. Nie, oliwki! Tak? Oliwki z pianką, bo pianka to... Oliwki? No. Oliwki. O, lubię oliwek. O, no, no ja też nie lubię. Podejrzewałem. Ja się lubię w drinku, a tak to... Da. A ja w pizzy na przykład. W pizzy zjem. Jak jest dużo składników, oliwka może być. No. Ale oliwka taka sama, żeby ją zjeść, dla mnie po prostu ma jakiś taki, nie wiem... Oliwny za bardzo smak. Nie za bardzo smaczny smaczek. A ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Ja dziękuję wam chłopaki za wzięcie udziału w quizie. Oczywiście mikser tutaj szacunek za to, że specjalnie zjadę to ciastko, bo zna odpowiedź na każde pytanie. My z Majkerem już trochę gorzej. No. A jeżeli chcecie więcej takich materiałów, bo uważam, że jest bardzo fajna zabawa, no to zostawiajcie łap w górę, jak będzie ich dużo, to pomyślaj i może zrobimy z innym golem na przykład, albo z powiększonym golem. Ja wam mogę robić ciastka. I będą przecież jakieś typowo, na przykład jakieś kary już bardziej oprócz ciastek. No, Michael może się przebrać się za kucharza, może i zrobić ciastka. Ciastka z gwoździami. Taki goły Michael i będzie miał tylko fartuch. I goły będzie. Ciastka z gwoździami. Mi się to podoba. Dobra, ja wam dziękuję. Ja mówię, że się podoba. No dobra. Ja wam dziękuję, trzymajcie się i do następnego materiału. Elo.